Jestem kosmetyczką i podologiem. Pracuję w tym zawodzie od 4 lat, w tym od 3 lat w salonie w Lubiczu, z którym najchętniej nigdy bym się nie rozstawała. A oto moje koleżanki z pracy. Jak widać, jest nas sporo, bo po pierwsze, nasz salon ma bardzo bogatą ofertę i wielu klientów, a po drugie, połowa z nas jest mamami. Mamy więc specjalny, przyjazny matkom zmianowy system pracy, by każda z nas miała czas dla swoich pociech. A oto moja szefowa. Wykonuje zabiegi tak samo jak ja, więc nie jest tylko moim pracodawcą, ale też jedną z moich koleżanek z pracy. Jest naszą dobrą duszyczką, gdy mamy jakiś problem i trzeba się wyżalić. Czasami myślę, że jest aniołem. Co my tu wszystkie robimy? Dlaczego jesteśmy przy ognisku zamiast w gabinecie? Szefowa nazywa to ładowaniem baterii. Regularnie robimy wspólne wypady. Albo do spa, albo potańczyć. Albo tak jak teraz, zrobić sobie ognisko i grilla w jakimś fajnym miejscu. Dzięki temu jesteśmy najbardziej skumplowanym zespołem, jaki znam. To ma bardzo duży wpływ na moją pracę, ponieważ przyjazna atmosfera jest dla kosmetyczki bardzo ważna. Jeśli zabieg nie jest wykonywany z sercem, to lepiej w ogóle go nie robić. Dodatkowo, jeśli tyle osób dzieli jedno miejsce pracy, to zgranie i wzajemne zrozumienie jest po prostu konieczne. Weźmy na przykład kwestię higieny i bezpieczeństwa. Wykonuję wiele zabiegów związanych z ryzykiem przerwania ciągłości tkanek i kontaktu z krwią. To wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad higieny i sterylności. Mamy u nas taką dewizę. Mój warsztat pracy świadczy o mnie. Każda z nas sprząta po sobie i pozostawia stanowisko zabiegowe przygotowane zgodnie z obowiązującym u nas planem higieny dla następnej osoby. Nie wyobrażam sobie, żebym nie odłożyła czegoś na miejsce, nie umyła wszystkiego, co powinno być umyte i nie wydezynfekowała wszystkiego, co powinno być wydezynfekowane. Poza świadomością, jakie mogłoby to stwarzać zagrożenie, byłoby mi zwyczajnie wstyd przed moimi koleżankami, a przede wszystkim przed klientkami. Higiena i sterylność to dziedzina, w której nieustannie trzeba się doszkalać. W tym roku zrobiłam już 2 kursy z tego zakresu. Jednym z nich było szkolenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, na temat zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu, którym szczególną uwagę poświęcono wirusowi HCV. HCV jest bardzo groźny. Zakażenie nim może prowadzić do poważnych chorób, takich jak marskość wątroby czy rak. Został odkryty w 1989 roku i do tej pory nie wynaleziono na niego szczepionki. W większości przypadków nie wywołuje objawów przez wiele lat od zakażenia, przez co większość zakażonych nie jest świadoma, że ma go we krwi. W Polsce mniej więcej jedna osoba na 200 jest zakażona HCV, więc zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa przy takiej ilości klientów, jaka korzysta z naszych usług, raz na jakiś czas mamy tu kogoś z HCV. W związku z tym muszę każdego klienta traktować jako osobę potencjalnie zakażoną. Moją pasją jest podologia, czyli leczenie dolegliwości stóp za pomocą różnych zabiegów, w trakcie których używam ostrych narzędzi, takich jak skalpel czy dłutko. Ponieważ ma tutaj miejsce przerwanie ciągłości tkanek, narzędzia muszą być sterylne. Zawsze odpakowuję je ze sterylnego opakowania przy kliencie. Narzędzia jednorazowe natychmiast po zabiegu umieszczam w pojemniku na odpady medyczne, a wielorazowe po każdym zabiegu dezynfekuję i sterylizuję w autoklawie, który jest na wyposażeniu naszego salonu. Oczywiście zasad i procedur związanych z zapobieganiem zakażeniom krwiopochodnym jest znacznie więcej. Wszystkie z nich rygorystycznie przestrzegam. Dzięki temu, gdy widzę uśmiech na twarzy klienta opuszczającego nasz salon, mam satysfakcję, że nie tylko komuś pomogłam, ale co najważniejsze, nie zaszkodziłam. Dzięki temu również, gdy jest czas na relaks w gronie koleżanek z pracy, mogę z czystym sumieniem zostawić sprawy salonu za sobą i oddać się czystej zabawie i przyjemnościom, by następnego dnia przyjść do pracy pełna energii i w dobrym humorze i z sercem oddać się poprawianiu zdrowia i urody moim klientom, aby opuszczały nasz salon z uśmiechem na twarzy.